ostatnim odcinku. Można było zobaczyć, że byłem na strajku kobiet i w Elblągu, i w Gdańsku. I naprawdę, jak usłyszałem, że do naszego miasta przyjeżdża sama liderka ogólnopolskiego strajku kobiet, pani Marta Lempart, no to bardzo się ucieszyłem. Z panią Martą bardzo chciałem się zobaczyć, spotkać, porozmawiać, wysłuchać, poznać jej opinię, taką bardziej prywatną. Skontaktowałem się z osobami, które były odpowiedzialne za jej przyjazd do Elbląga. No niestety, z przyczyn, jak mi to powiedziano, niezależnych, nasze spotkanie nie mogło dojść do skutku. A szkoda, bo chciałem tak naprawdę pani Marcie zadać 3 pytania, które z racji tego, że nie mogłem tego zrobić osobiście, zostawię tu w internecie i może kiedyś uda mi się na nie uzyskać odpowiedź. Po pierwsze, to chciałem panią Martę spytać, czym dla niej tak naprawdę jest aborcja? Słysząc różne hasła z marszów typu raz, dwa, trzy, aborcję zrobisz ty, albo oglądając takie sceny. 2 dni temu po raz pierwszy towarzyszyłam komuś w aborcji. Nie wiem, dziewczyno, jak masz na imię, ale wszystko poszło przepisowo. I było to wspaniałe uczucie. Po drugiej dawce 4 tabletek między dziąsła policzek wszystkie skrzepy wyszły, wszystko poszło, laska czuje się dobrze. A wczoraj zamówiłyśmy 2 kolejne zestawy dla 2 kolejnych osób. I jest to wspaniałe uczucie. No, chciałem od pani Marty usłyszeć, co to tak naprawdę dla niej jest. A zapytać chciałem, bo z tego, co gdzieś tam ja słyszę od ludzi, to ta aborcja jest czymś naprawdę poważnym. Tak jak już wspominałem w ostatnim odcinku, no ja znam dziewczyny, które dokonały aborcji, też kobiety, które zrobiły to ileś tam 12 lat temu i wszystkie bardzo to przeżywają. Mówiłem cały czas o tym, że zanim dokonały aborcji, to bardzo długo się wahały, już po aborcji, że przeżywały różnego rodzaju trudności. W podobny też sposób napisały do mnie osoby, które oglądają kanał. Na przykład Paulina, która dokonała aborcji, bo jej dziecko było chore, napisała. Do napisania tego zmotywował mnie fragment, kiedy jedna z protestujących chwali się z wielką dumą, że załatwiła tabletki poronne i ma następne dla 2 kolejnych dziewczyn, określając dziecko jako skrzep, który wyrzuciła. To jest to nagranie, które mogliśmy zobaczyć. A tłum jej wiwatuje. Mnie osobiście tak to dotyka. I piszę to, aby uświadomić, że jest to życie i dziecko, którego słyszałam bicie serca. Wiem, że był chory, może tak mocno chory, że nikt by nie chciał na niego patrzeć, ale to był mój syn i moja miłość. Przerażająca jest ta wolność, do której tak dąży wiele ludzi. Nie wierzę w to, że te biedne kobiety, które dokonały aborcji, tak po prostu usuną to z pamięci. Trochę w podobnym stylu napisał Marcin, którego z kolei dziewczyna dokonała aborcji. To był dla mnie ogromny ciężar stanąć przed takim dylematem. Z jednej strony nienarodzone dziecko, które mimo trudności chcesz przyjąć na świat, bo chcesz być odpowiedzialny za swoje czyny. Z drugiej strony kobieta, która chce się go pozbyć. Ale to jest kobieta, którą kochasz i chcesz jej dobra, a pośrodku młody, niedojrzały facet. Zrobiła to, a ja z nią dalej byłem, bo bardzo ją kochałem. Wyszedłem z tej sytuacji z mocno przetrąconym kręgosłupem moralnym. I oczywiście, no, na pewno są kobiety, które po aborcji czują się jak po wizycie u fryzjerki. Tutaj też dostałem takie wiadomości, że ktoś słyszał o jakiejś dziewczynie, która no, usunęła dziecko, bo chciała, o jakiejś wokalistce, która zdecydowała się, że usunie, bo miała mieszkanie dwupokojowe. Z kolei jedna z dziewcząt przesłała mi takie nagranie. Dokonałam aborcji i kiedy na początku, będąc w ciąży, która była wynikiem, delikatnie to nazwę, nadużycia ze strony mężczyzny wobec mnie, to w mojej głowie pojawiła się tylko jedna myśl, żeby nikt się nie dowiedział. I tak naprawdę z tą myślą żyłam
przez kilka dobrych tygodni, pełna strachu, pełna niepewności, lęku, tego, co dalej. I w rzeczywistości nikt się nie dowiedział. Nikt nie wie, co noszę w serduchu, co noszę we wspomnieniach. Często można usłyszeć w telewizji, teraz szczególnie, czy w internecie, czy nawet wychodząc na ulicę, że aborcja jest okej, że aborcja jest zwykłym zabiegiem, że to jest jak wycięcie wyrostka robaczkowego. Tak nie jest. O aborcji się nie zapomina. Prędzej czy później te myśli człowieka dogonią. Mnie dogoniły. Ale naprawdę te historie, które ja znam, no wszystkie są bardzo podobne. Jest tam mnóstwo smutku i mnóstwo cierpienia. No i dlatego tak bardzo chciałem panią Martę zapytać, co ona tak naprawdę szczerze myśli na temat aborcji, tego, co się dzieje przed i tego, co się dzieje z kobietą po. Po drugie, panią Martę chciałem zapytać na temat jej wywiadu do pewnego radia, gdzie no, raczej tak zachęcała do różnego rodzaju incydentów w trakcie mszy świętych w kościołach. Bo ja naprawdę rozumiem, że jak ktoś jest ateistą, to może w kościele widzieć jakiś teatrzyk, może sobie tam wyobrażać, że tam jeden pije, a wszyscy śpiewają. Szanuję to. Ale z drugiej strony, no, w ramach tolerancji uważam, że nawet jeżeli ktoś nie wierzy, no to powinien uszanować, że dla osoby wierzącej, dla katolika, msza święta to jest spotkanie z żywym Bogiem, z żywym Chrystusem. Że to nie jest coś, co można przerwać, bo to jest moment, kiedy Bóg przychodzi na ziemię. No i chciałem ją dopytać, czy nie uważa, że jednak no, to było trochę niewłaściwe. Zwłaszcza, że te ataki na Kościół były naprawdę poważne. Posłuchajcie, co o nich mówią świadkowie tych wydarzeń. Jesteśmy w Warszawie, pod kościołem Świętego Krzyża. Jest przy nim jeden z obrońców tej świątyni. I chciałem zapytać, dlaczego musieliście tutaj stać i bronić kościoła? Jakie wydarzenia miały miejsce w niedzielę i w następne dni? Były wtargnięcia do kościoła. Myślę, że z intencją znieważenia, sprofanowania. Wchodziły osoby z tablicami i krzyczały o aborcji. My za pozwoleniem proboszcza i z jego prośbą no, eskortowaliśmy te osoby do wyjścia, ponieważ zakłócały Eucharystię. No, Eucharystia, wiadomo, dla każdego katolika jest takim najważniejszym punktem dnia, tym bardziej niedzieli. I dlatego tu jesteśmy. Po prostu nie chcemy, aby ktoś, kto nie utożsamia się z naszą wiarą, przeszkadzał nam w modlitwie, w nabożeństwie. A w jaki sposób broniliście kościoła? Na początku, kiedy jeszcze nie było eskorty policji, byliśmy wewnątrz i tutaj na zewnątrz. I wewnątrz po prostu modliliśmy się, a gdy widzieliśmy, że coś się dzieje, po prostu staraliśmy się taką osobę eskortować do wyjścia, żeby nie przeszkadzała innym. Najgorszy był poniedziałek, szczerze przyznam, gdyż wówczas stojąc pod Świętym Krzyżem, nagle zaczęła się akcja w kościele Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. To, co widziałam tam, no to porównywalne jest moim zdaniem, ja to tak odczułam, to jak Święta Faustyna została wpuszczona do piekła. I powiem szczerze, że po raz pierwszy na ziemi widziałam takie piekło tak naprawdę. I no, porównuję to do tego, bo
bardzo dużo takiej negatywnej energii tam było, negatywnych emocji, tego wszystkiego, co tam doświadczyłam, co widziałam, no to było takie dla mnie piekło na ziemi tak naprawdę. Nasłuchałyśmy się różnych dziwnych sformułowań, stwierdzeń, epitetów, było bardzo agresywnie, leciały w wiernych i tych mężczyzn, którzy stali pod kościołem, kamienie, farby, butelki, szkło, wszystko. No Paweł, który był też tam na pierwszej linii frontu dosłownie, dostał w nogę. Oczywiście tego nie poczuł, bo wiadomo, adrenalina działa, ale później następnego dnia no, zauważył, że ma spuchnięte kolano, więc trzeba było jechać na ostry dyżur. No i dostał faktycznie butelką po prostu w to kolano. Myślał, że to nic takiego, jakaś tam butelka, ale no po prostu kolano spuchło tak i jednak doszło do jakiegoś tam urazu. No wyszłam, nie mogłam dojść do siebie, tak, po tym co widziałam i wróciłam do domu, to przez długo nie mogłam zasnąć, w ogóle to cały czas mam w pamięci. To był taki najgorszy właśnie chyba dzień, ten poniedziałek. Po trzecie, chciałem zapytać panią Martę, czy w ramach merytorycznej dyskusji o Kościele no nie warto byłoby jednak też wspominać o tym, co Kościół robi dobrego, jak chociażby o prowadzeniu przez Kościół okien życia. Okno życia przy naszym klasztorze jest to takie miejsce, do którego matka, która urodzi dziecko, może je oddać, położyć. Gdzie kobieta może zostawić dziecko całkowicie, anonimowo. Ktokolwiek podejdzie, otworzy okno i położy dziecko, to jest moment, to na pewno tam nikogo nie będzie. Nie ma żadnej kamery ukrytej, nie ma żadnego fotografowania, nie trzeba zostawiać żadnych danych. Po prostu jest zupełnie anonimowe. Każde dziecko można położyć do tego okna życia. Niezależnie, czy jest zdrowe, czy chore, czy upośledzone, czy brudne, czy czyste. Każde dziecko można położyć, czy zakażone COVID-em, każde. Czy nie warto byłoby też wspomnieć o wszystkich domach pomocy społecznej prowadzonych przez różnego rodzaju zgromadzenia zakonne, gdzie swoje miejsce znajdują także dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie? Proszę księdza, ten dom jest po to, żeby dziecku zastąpić dom, żeby ono było szczęśliwe. My jesteśmy szczęśliwi, jeżeli to dziecko się uśmiecha, jeżeli rośnie prozaicznie, jeżeli przybiera na wadze. To jest dla nas tak bardzo istotne też, bo wtedy jest zdrowsze. I wiemy, że coś tam się dzieje w tym organizmie, że ono walczy z tą chorobą. Ewentualnie, jeżeli jest taka choroba, bo niestety też są, że dzieci odchodzą, wtedy my staramy się ulżyć temu dziecku i jesteśmy cały czas przy nim. Mimo wszystko, wszystko robimy, żeby to dziecko jak najmniej cierpiało. I jeżeli odchodzi, to już są Boże wyroki. Bóg daje życie, Bóg odbiera to życie. Więc uważam, że z całym szacunkiem i do rodziców, i z miłością do tego dziecka wykonujemy wszelkie prace, jakie powinniśmy wykonać. I w ogóle no, Kościół w Polsce robi naprawdę sporo fajnych rzeczy. Caritas, który no, jest kościelny, ma w ogóle obecnie tam chyba około 1000 wyspecjalizowanych placówek. Między innymi schroniska, noclegownie dla bezdomnych, warsztaty terapii zajęciowej, domy dla samotnych matek z dziećmi, jadłodajnie dla ubogich, okna życia, hospicja i ośrodki kolonijne. No i szacuje się, że każdego roku pomoc Caritasu dociera do około 3 milionów osób. Jest to w ogóle największa organizacja charytatywna w Polsce i to Kościół pomaga największej ilości biednych i potrzebujących w naszym kraju. Na koniec takiej mojej rozmowy z panią Martą, tak planowałem podziękować jej w ogóle za dyskusję, ale przede wszystkim też zgodzić się, że no kobiety, które zachodzą w ciąży w młodym wieku, faktycznie mają duże trudności, które muszą pokonać, co teraz potwierdzi pani Dorota. Ja dowiedziałam się, że będę mamą mając 16 lat. Był to dla mnie wielki szok. Akurat mój partner wtedy też był ze mną, bo praktycznie on potwierdził, że jestem w ciąży, bo ja nie wiedziałam. Poszliśmy do lekarza, lekarz potwierdził. Szok był totalny, co ja powiem rodzicom, co rodzice na to, że mnie będą krzyczeć, zrobią mi awanturę. No ale powiedziałam, no rodzice nie mieli innego wyjścia, tylko się zgodzili.
nic, żadnych innych rzeczy, aborcji, nic z tych rzeczy mi nie proponowali. Tylko kazali wychować mi to dziecko, tak? 17 lat miałam, jak moją córkę Wiktorię urodziłam. Byłam bardzo zadowolona, szczęśliwa. To było bardzo cudowne przeżycie. Fakt, że no na początku człowiek, wiadomo, każda kobieta jak zajdzie w ciążę, która nie spodziewa się tej ciąży i nie chce, nawet o niej, przepraszam, nie myśli, więc to jest dla niej szok. Ale jak już zobaczy, jak urodzi to dziecko, jak poczuje pierwszy ruch w brzuchu dziecka, no to już całkiem inaczej, już sama instynktownie kobieta do tego macierzyństwa się przygotowuje, tak? Mhm. Urodziłam córkę, byłam bardzo zadowolona, szczęśliwa. Było ciężko, jak każdej młodej kobiecie. Dużo osób mi pomagało, czy tam teściowa, rodzice, czy ciocia tutaj z Częstochowskiej. No i tak się akurat udało, że mam piękną, zdrową córkę, z której jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. Chciałem też jej na końcu powiedzieć, że zgadzam się, że matki dzieci, które rodzą dzieci niepełnosprawne, również nie mają łatwo, ale też i dodać, że no chociaż to może nie jest łatwe być szczęśliwym, jeżeli jest się osobą niepełnosprawną, to jednak to się udaje, o czym teraz osobiście powie Asia. Bardzo ważne jest dla mnie, no relacja z Panem Bogiem, to też bardzo mi jakby pomaga i gdzieś tam nadaje sens swojemu życiu. I gdzieś tam się staram właśnie nie szukać takiego szczęścia, bo ksiądz zapytał, czy jestem szczęśliwa. I ja co jakiś czas nad tym myślę, bo spotykam się z różnymi reakcjami. Ludzie mi współczują na przykład tego, że sobie nie potańczę, że piwa nie wypiję, chociaż to jest troszeczkę dziwne, bo piwo mogę wypić, nic nie stoi na przeszkodzie i piję czasami nawet, że coś, czegoś tam po dyskotekach nie polatam. No ja akurat nie przypadam za dyskotekami. Tańczyć, ci, którzy mnie znają, widzieli, że jak trzeba, jak chce mi się, to tańczę i do tego nie potrzeba dwóch zdrowych nóg. Asia, powiedz, jakie jest twoje największe marzenie? I to jest taka ciekawostka, bo zawsze jak słyszałam te pytanie, to ludzie sami sobie odpowiadali i mówili, pewnie byś chciała chodzić, być zdrowa i żeby było super, nie? A ja wtedy mówiłam, nie, ja po prostu bym chciała mieć oto. To jest moje takie największe marzenie, męża i dzieci po prostu. Wszystko. Ale to też jakby, też jak tego nie będę miała, to też świat się nie skończy, nie? A potem chciałem jeszcze pani Marcie zwrócić uwagę, że te różne słowa, które padały podczas marszów, które padały podczas dyskusji o aborcji dzieci upośledzonych, no miały także wpływ na rodziców takich dzieci. Pani Elu, proszę powiedzieć, co pani czuła podczas tych strajków? Co pani czuła, słysząc różnego rodzaju postulaty, różnego rodzaju uwagi na temat wychowywania dziecka niepełnosprawnego? No, może nie od razu. Czułam złość, ale czułam straszny smutek, niedowierzanie, że można tak interpretować w ogóle wyrok tego TK, bo mi chodziło o to, żeby bronić życie osób z zespołem Downa, z zespołem Turnera, takich osób jak moja córka z porażeniem mózgowym i mówienie o nich potworki lub przedstawianie mnie jako matki, jako jakiegoś herosa, to po prostu nie zgadzało mi się z rzeczywistością, może tak powiem. Mhm. I potem czułam takie właśnie, taką potrzebę obrony tego środowiska, tych osób, które znam od lat, wielu lat. Wiem, jak to wyglądało ich życie, jak się toczy ich życie, jak odbierają ich rodziny i to po prostu nie zgadzało mi się kompletnie z rzeczywistością. No a później już te postulaty to już jest jakby dalsza sprawa, bo tym się okazało, że wcale nie chodzi o takie osoby, tylko o aborcję w ogóle, czyli taką legalną na żądanie, więc przejechało się środowisko osób niepełnosprawnych w sposób taki emocjonalny, psychiczny, tylko po to, żeby osiągnąć jakieś wyższe cele, te większe cele, tak? To tyle rzeczy, które chciałem jakby pani Marcie powiedzieć, którymi chciałem się z nią jakoś tam osobiście podzielić, czy też po prostu jakoś skonfrontować. A teraz takie informacje dla każdej dziewczyny. Słuchajcie, gdybyście w przyszłości były w takiej sytuacji, żebyście się wahały, czy urodzić dziecko, czy nie, to wiedzcie, że
jeżeli zdecydujecie się urodzić, to możecie takie dziecko oddać do okna życia albo pozostawić dziecko w szpitalu. Co się dzieje w sytuacji, kiedy jakaś kobieta, z różnych powodów oczywiście, no, uznaje, że jednak nie jest w stanie wychować swojego dziecka? Takie dziecko może zostawić u nas w szpitalu. Jeżeli zdeklarowana jest do tego już na etapie ciąży, najprawdopodobniej lekarz prowadzący ciążę wskaże kobiecie też drogę, gdzie może się wcześniej już zgłosić do MOPS-u. I wtedy MOPS kieruje tą mamą, żeby już w czasie ciąży podpisała wcześniej dokumenty. I później jest tylko informacja do MOPS-u, że taka mama urodziła i są kolejne formalności już podpisywane. Natomiast jeżeli nie ma czegoś, nie ma tej wcześniejszej drogi i mama nam już przy przyjęciu mówi, że nie chce dziecka, też jest taka możliwość. Wtedy my pytamy się mamy, czy chce zobaczyć dziecko po porodzie, czy chce się przywitać z dzieckiem. Jeżeli nie, też jest taka możliwość. Dziecko zostaje u nas 6 tygodni, czeka na decyzję. Mama w tym czasie podpisuje dokumenty. Najlepiej, żeby mama wtedy podpisała dokumenty, żeby dziecko miało czystą kartę. Mama ma 6 tygodni na to, żeby się zastanowić, czy takie dziecko wziąć ze sobą, że jest jednak gotowa na to macierzyństwo. Jest to 6 tygodni. I później to dziecko od nas idzie w rodzinę zastępczą, a później są kolejne etapy adopcyjne. Jeżeli zastanawiacie się, czy podołać jakoś finansowo z wychowaniem dziecka, bo jesteście w trudnej sytuacji i potrzebujecie pomocy, to wiedzcie, że jest taka wspaniała fundacja Bractwo Małych Stópek, która, jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek wsparcia, są w stanie wam pomóc i finansowo, i psychologicznie. Są wam w stanie załatwić jakieś miejsce do życia, są wam w stanie opłacić czynsz, zakupić jakieś potrzebne środki. Tutaj macie taki numer telefonu, pod który możecie zawsze zadzwonić. Tu macie adres stronki internetowej i całą stronkę, gdzie są bardzo konkretne informacje o tym, jaką pomoc możecie otrzymać. Jeżeli spodziewacie się chorego dziecka i obawiacie się, czy będziecie w stanie je wychować, to wiedzcie, że te wspomniane już domy pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych naprawdę są miejscami, gdzie dziecko niepełnosprawne zostanie otoczone troskliwą pomocą i wsparciem. Dlatego to oczywiście wasza decyzja, ale bardzo was proszę, zanim się zdecydujecie na aborcję, weźcie pod uwagę także te wszystkie opcje, o których wspominałem. I na koniec taka propozycja dosłownie dla wszystkich. Słuchajcie, jest taka genialna stronka duchowa-adopcja.pl. Tu jest link. I tam jest masa informacji o tym, co to w ogóle jest ta duchowa adopcja, ale tak w skrócie to polega na tym, że decydujemy się wziąć w modlitewną opiekę dziecko, którego życie zagrożone aborcją. No i tam się zaczną takie przysięgi, tam potem jest taka modlitwa, no i zobowiązanie do tego, że teraz przez 9 miesięcy będziemy się modlić dziesiątką różańca, no i właśnie tą modlitwą. No i drodzy, tam też jest taka genialna aplikacja, która pomaga zobaczyć, jak dziecko przez was omadlane się rozwija. Więc sobie ściągacie na smartfonika, no i patrzycie, że po 4-5 tygodniach dziecko przez was omadlane wygląda już tak. Potem patrzycie sobie, że po 6 miesiącach w ogóle wygląda tak. Dla słuchowców jest taka mega opcja, żeby gdyby ktoś chciał usłyszeć, jak bije serce dziecka na danym etapie rozwoju, to też sobie to można kliknąć i posłuchać. Oczywiście aplikacja nie jest idealna, więc nie widać, kim będzie dziecko przez was omadlane, więc nie wiadomo, czy modliliście się przez 9 miesięcy za dziecko, które potem będzie spawaczem, adwokatem, lekarzem, czy nie wiem, chociażby kierowcą samochodowym, no tego nie ma. Ale jest, mówię, masa pozytywów. Także każdego, kto ma możliwość, bardzo zachęcam, żebyście się właśnie włączyli w pomoc wszystkim właśnie matkom wahającym się, czy dokonać aborcji, czy nie, przez takie wspaniałe dzieło modlitewne. Ja już to normalnie też chyba z 5 razy w życiu wykorzystywałem, w sensie już tam 5 chyba dzieci takich duchowo omodlonych mam i oczywiście będę ich miał jeszcze więcej i bardzo was wszystkich do tego zachęcam.
To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Szczęść Boże.